Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale Zagrajmy Far Cry. No kurde, jak mi się przyczepił ten Far Cry, Watch Dogs 2. I ja tak zauważyłem właśnie, moi drodzy, że czasem ten materiał na początku tak jakby się opóźnia. I właśnie ja nie wiem, jak to kurde zrobić. Nie wiem, zobaczymy zresztą jeszcze, jak to będzie. Na razie idziemy do Boże, jak ona się nazywała, ja zapomniałem. Nie Miranda, tylko Sybilla, czy jak? Hey man, what's going on? I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. As for how many? Fuck Sorry. Me! Sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, no, I it's didn't not check. You know, maybe someone inside invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get fucked. Checked. We need to find out. Marcus, find your way inside. I should have Josh, it's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. You did good. Huh? Dobra, na czym to będzie? Oj, oj, oj. Tu widzę, jakaś długa misja będzie. Ale to zaraz. The original Chicago DedSec has coordinated operations. Everybody mostly working towards the same goal. Rumors say that the leaderless group actually has somebody upstairs calling the shots. Council of Daves. I can't say if it's true or not, but somebody's focusing their efforts. I know because I studied everything about them, even ran a few of their ops. I wanted to emulate them, try to figure out what worked for them and apply it to us. But the members of our Bay Area DedSec couldn't be more different from each other. Now, if there was a spectrum spanning anarchists to activists, we'd probably fill the whole damn thing. Dobra, idziemy. There's one thing that unites. Aha, to jest to. Ja myślałem, że to chodziło o to. Te operacje online. The key crew. Each one of us has reason to hate big data. Or more specifically, Bloom and its CTOS. Dobra. I've been overseeing operations, making sure people get to where they need to be with the tools they require. I've got eyes on the big picture. The way I see it, I've lit the fuse. It's only a matter of time before Bloom feels the DedSec explosion. Zastanawia mnie jedna rzecz teraz, tak powiem, moi drodzy. Dlaczego on zasłania mi ten kod? Żebym ja go nie widział jako gracz. Dobre. Dobra, idziemy, moi drodzy, do tamtego miejsca, do tej misji głównej. I może, moi drodzy, zrobimy któregoś razu w którymś materiale. Bo tu jeszcze zostało nam online. Tylko właśnie tak się zastanawiam, czy z tego nie dostanę tych followersów. Właśnie tak się zastanawiam. Chyba dostanę, ale mogę się mylić. W pobliżu wykryto nowy utwór. Nie chcę nowych utworów słuchać. Bo i tak, jaki fajny. Wiecie co? Ja sobie go wezmę. Kurde, normalnie jak w GTA San Andreas, też takie były, pamiętacie? Wow! 911, please state your emergency. There's someone stealing a car. What the fuck are you doing? Pierdolona zgusiła. EOS verified your location. Police are on their way. Hey, watch where you're fucking going! Dobra, już mnie nie złapią. Chyba. A zresztą zaraz zobaczymy. Dobra. Sending you the flagged accounts.
Use the CEO's computer, Mary Catskill. She's on vacation, so her office should be empty. No dobra, okej, rozumiem. Uzyskaj dostęp do windy do gabinetu prezesa. Tylko właśnie, ja tak się zastanawiam, czy... Ja sobie tu mogę wejść? Tak niby co? Tak nagle? Ale ja tu... Ale... Kurde... Wszystko pozablokowane, ja pierniczę. Aha, tu na dół też nie mogę wejść. Kurza twarz. Ciekawie. Czekajcie, tu gdzieś kamera była, jak się nie mylę. Kurde. Musi być jakieś inne wejście do tego. Czekajcie, zobaczmy. Może z tej strony. Kurde, zamknięte, ja pierniczę. Kurde. Znajdź klucz dostępu, ale... Ty... Kurde, zamknięte wszystko. Ajajaj. Czekajcie, zobaczmy jakoś inaczej może. Żeby się dało, kurczę, wejść jeszcze na te drugie piętro. A czekajcie, tu jeszcze nie byłem. Ale ludzi tu? Oh my god. Kurde, tu też się nie da. Kurczę. Ale tłoczno? Kurde, też winda. Gdzie ten klucz dostępu może być? Kurza twarz. Czekajcie. Kurde. Tu gdzieś kamera jeszcze była jedna. Ty. Tu gdzieś jeszcze jedna kamera była, moi drodzy, tylko gdzie ona była? Kurde. Podeszli? O, ludzie! O, nie mam... O my god! Że co? O ludzie kochani. No normalnie teraz kurde dostałem. Mam. Ja pierniczę. Dobra, spadaj. Tak sobie nagle tu mogłem z dupy tak wbić? Ja pierniczę. No to nieźle. Tu jak ja mówię, tam gadożyta, kurde. Dobra, gdzie jest... ten pokój tej... szefowej. Na dole. Muszę iść, zejść do windy. Ale o to powiem wam, było po prostu genialne. Kurde. Amazing. Gotta pass this on.
Jak ja mam się dostać teraz? Halo? Polazłaś? Kurde. Kurde. On political leaning, emotional stability rating, and amount of social contacts. The phase one goal was to see how easily we could shift the emotional state and post content. No, no ludzie kochani. The results were astounding. A 96% success rate. By bombarding their feeds with negative news, content that questioned their worldviews, and reminders of moments shared with loved ones, divorced or deceased, we were able to generate feeds full of negative posts from our subjects. We had effectively changed their moods. To solidify our results, we were able to reset their emotional states by refilling their feeds with positive news and reminders. Czekajcie, gdzie jest? Ja sobie tak zrobię. Kurde. Oj, ludzie. Kamera. Kurde. Sorry, didn't mean that. Przesuń się ty. Czekajcie. O kurde. Aha. Kurde, jak ja mam to? Jak ja mam to zrobić teraz? Kurcze. Odblokuj. Dobra. Jest otwarte? Jest. Jest good. I unlocked the elevator, heading there now. Kurde, myślałem, wyda się zeskoczyć stąd. Zero 700. Heading up. I'm gonna get us some answers. Good luck, Marcus. We're with you. A tam kurde, strażników od cholery. Tick, pick. I'm in. Trying to figure out who boosted our numbers. Whoa. What happened? The flag clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Marcus, is this a bad time? Sort of feels like a bad time. A kimże ty jest? She drinks it with ice. I don't really need to introduce myself, do I? I know who you are. That night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Well, Venus must have been in retrograde or some bullshit, because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office of the CEO of Invite? And why'd you boost our numbers? This the part where you offer me a six-figure salary? No, fuck no. No. You could code circles around most of my programmers. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa. I just came here to have a drink. But hey, if you want to have a drink and a dance, I'm in. Oh, you think it's a fucking joke? Huh? Do it. Roll a fucking punch. You got everybody eating out your fucking hands thinking the system's bulletproof. You can't see the people you're stepping on.
Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told who is good and who is bad. They don't care how it works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Y'all are just swimming upstream right into the grizzly's mouth. So why'd you prop up DedSec's numbers? Because no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. And now, everyone needs my protection. So, here it is, Marcus. Your record is back on file. Your backdoor access is plugged. And those bots I gave you, they're gone. Oh, and there's a warrant out for your arrest. Hacking, corporate espionage, and breaking and entering. It's okay. I was done with it anyway. Yeah, Pierre. Fuck. We see you. Suspect on the run. Advised. Reports of a violent crime. Oh my god. All units. Air squad, be advised that a possible suspect or suspects have been reported near your location. Fuck. I got played. Fuck. Cops are surrounding the building. Get out of there. Fuck! Marcus, they're surrounding the building. Get pissed later. Get out now. I repeat, come out with your hands up. All right. I'm gone. Oh my god. To jeszcze helikopter mnie goni. Ja pierdziu. Czego ten helikopter pierwszy ode mnie poleci? Kurcze, pieczone. Ojej. Ale lagi, kurwa. Czekajcie, tu jest jakaś ścieżka. A dupa tam. Mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczą. Be advised, a patrol SUV has been sent to the suspect's location. Anyone check out the tunnels yet? Kurde. Uciekaj. Yes, odpuścili sobie. Uff. Marcus, it's getting too hot out there for you. Come back. We'll figure this out together. Czekajcie, niech oni sobie tutaj uspokoją się może trochę. Dobra, idziemy do dziupli. Dobra. Jest dostępna nowa misja, fajnie. A właśnie, miałem zrobić. Ale nie, powiem, zrobimy na razie o tę fabularną, a później zobaczymy. Fuck! It's not that bad. We look like a bunch of chumps. Stop! Fucking get it! Wrench, calm the fuck down! It's not helping! Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Well, guys, I'll be honest with you, I genuinely don't have a plan. But I got an idea, and
I don't know, just trust me on this one. Here we go! Oh, good for you, Wrench. I know things haven't been great lately. Yeah, they suck. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker of a run. Never thanked you for any of it. Hey, why are you talking like it's over? Wygląda jak trochę Usher. I'm still in. Ten piosenkarz. I know you are, and we can convince the others that... You're not in? These are from our DedSec channels. DedSec is not worthy. DedSec is a bunch of skitties. You told us lies and bullshit. Hashtag dead suck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what they... Jesus, Marcus. Have you been paying attention? I care what they think. I've worked my ass off for years, trying to earn us respect long before you ever showed up. This is my brand. Now it's completely fucked. So unfuck it. I don't know if I can. Well, if it makes you feel any better, at least you're not a fugitive. Damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please. Hey, you couldn't catch me if you wanted to. Oh, you're talking to a track star, bitch. Just walk. Yeah. Yeah? I don't want to hurt anything. Yeah, me neither. Kratos, if I gotta drag the asses out to the middle of the desert to keep DedSec together, I'm gonna do it. DedSec's come too far to give up now. No ludzie. Swelter Skelter's third annual Jabberwock Hacking Challenge begins soon at the Center Sculpture. Come show us what you got. Don't think you'll find the answer out there, Marcus. Josh, who's your friend? Oh, this is Susan. She's a second grade teacher from Milwaukee. She's 32 and she drives a cherry red. Cool. Hey. We're gonna meet by the big sculpture for a group shot before the challenge. Whenever you're ready. Didn't mean to, step on your game here. Game? We're not playing a game. I was just explaining to Susan how if your low-speed mixture adjustment is too rich, your engine's going to buckle under all the excess fuel. That's a four-cycle idle, and that can be a no-no. Yep, sure can. Okay, well, I'll see you out there. Dobra. Tam mamy bliżej. Kurde, ciemno tu pod tym, w tym miejscu, ja pierdziu. Leaving your mark? Always. But not dead sex. Doesn't feel right, you know? Come on, don't bum me out here. I'm trying to have a good time. Me too. So we, as in DedSec we, are gonna enter that hacking challenge and we're gonna win. And the others are okay with this? They will be. I got a nice smile. Well, you do have a nice smile. See? No problem. Dobra. We're gonna do this. Everything's gonna be okay. You've got it all figured out, huh? Nah. But I do know if I get you back in Satara mode, you'll figure out most of it for me. Damn. You are dangerous. Meet us by the ugly sculpture when you're ready. All right. See you there. Dobra, teraz jeszcze został. A, idziemy tu, mamy bliżej. Man, what you working on? Gonna get these people moving. But they need a proper track list. This shit barely has a pulse. DJ Ratio. Just Ratio. Back when I used to do sets. Hey, maybe I'll go back to it. What else am I gonna do now? Man, DedSec's not over. We hit a pothole, that's all. We're gonna come back stronger. You're always so sure of yourself. I know, but I'm always right. Wait. Here we go.
Yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools, too. The savior of the party. Hey, once you're done giving these guys a hard time, meet me in the middle. Dead Sec's entering a competition. I'll be there. Aż mi się przypomniał, też taki był wtedy koncert, jak oglądaliście. Już nie pamiętam, którą część. Chyba to była trójka albo dwójka. Strasznego filmu. Oh, it's so not fair. Little guy's gonna get the shit kicked out of him. But that's what makes it fun, right? You like to watch little guy take his lumps. Yeah. I mean, so he can get back up on his feet again and overcome, right? You're trying to turn this into a metaphor for DedSec, aren't you? I mean, if you want to keep DedSec going, I'm right there with you. But if you're putting your metaphor money on that weirdo, no. He's going down and staying down. Yeah, it's a long shot. Hey, are you joining us for the competition? Yep, I'm down. Zbierz ekipę do grupowej fotki. That's us. Dobra, lecimy. Gather up, we need a group shot. Hey, try to look pretty for the camera, huh? Always. Okay, looks like the challenge is starting. Hey, Josh, get on the numbers and feed it answers. Wrench, you got the Jabberwock. Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run interference on a rival. Slow him down. Sitar and I are gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. Drone's up there if you need a better view. Almost there. I'm inside. Oh, kurde. Okay, what is this? Nice. Throwing up the horns and punctuating them. We should focus. There seems to be a timer. Think you can hack it? Of course. Stop fucking moving. Don't mess with Sitara. Kurde. Thanks. Kurde. Dobra, mam. Kurde, blade. Da się to jakoś... Kurde! Jak to...
Kurde. Ja pierdzielę. Tutaj jeszcze najgorzej. Kurde, tu No dobra, tu mamy, okej, ale... Dalej nie wiem. Tak też nie. Tak musi być tu. Ale tu kurde znowu nie pasuje mi, ja pierdzielę. Jest, mamy to. Uff, udało się. Guys, back up, guys! The cache on fire, back up! But how do you know? Because it has to catch on fire. It cannot catch on fire. Told ya! That is dope as fuck! The Jabberwock, with eyes of flame. Who are you? I'm John! How's it going? What's good? I'm Marcus. Who are you? I'm Ray. I should have put more juice in. It's good. Hey, you kids want to feed your heads? 2 ounces of sacrosanct mindfuck. People, I am going offline now. See you on the other side. Oh, Horatio, you good, man? The word good has lost all meaning, my friend. Okay, you good? Did I forget to mention that these boomers had a little acid bath? Josh? It's okay, they're using hallucinogens in clinical trials for... Recipes. Josh is feeling it. Okay, let's go find something for you to stare at. Okay. You're not Ray. You're Ray Raymond Kenny Ray. I still got your old hacker zines, man. I remember reading War Driver and gearing up my 10-speed backpack with an antenna. Shit, I even used your old root kit, man. Fuckstick? Yeah, hell yeah. Well, I assumed you were all just skiddy pests. Correct me if I'm wrong, but your crew seems to have a lot of unfocused noise. You the leader? The fine world. No, man, it doesn't work like that. DedSec's got a rule. No personal armies, no leaders. Yeah.
Well, FYI, I saw you leading out there. Man, this is everything we're fighting against. The system back home is completely fucked. And any kid out there on the sand is gonna say the exact same fucking thing. Easy words, bro, easy words. All right. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. And now, with CTOS, it's everywhere. I mean, I can see it down to the... subliminal shit. You just multiply. Yeah, we have a tendency to do that. What you call subliminal is a bellwether, Marcus. You got a sharp eye, kid. But subliminal is passive. Ale cyrki. Bellwether program is control. It's like a Orwell Huxley double punch. Profiling. Media manipulation. Corporate collusion. Consumerism. All driven by predictive algorithms. And now, it's setting up shop in the heart of the Silicon Valley. And somebody at Bloom's using CTOS to feed it data. You're recruiting. I'm aching. Aching to give Bloom a Swiss steel kick in the peanut sack. Now I can help you kids up your game. Yeah? Help me slay the real Jabberwock. Walk with me, Marcus. I just spent the night in a pup tent next to a lady who was very nude and very tattooed. Oh, good for you, girl. No, you don't get it, man. She was a Sons of Ragnarok bride. We gotta go, man. We gotta fucking vamoose now. Come on. Fucking Sons are coming. Oh, God. Oh, yes. Co żeśmy znowu się wpakowali? Ludzie, kochani. Wow. So you said you guys fucked up. How bad is it? Yeah, we all at risk now because my name's got a red flag on it. Yeah, people are gonna start making the connections. Yeah, where the fuck is everyone? Is that all? It's enough. We're talking about Bloom here. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son? Yeah, I've been dodging those bastards for years. If you want, I could scrub you from the system. Give me a couple hours. Just like that? Well, I might have to sacrifice a goat as part of my arcane ritual, but yeah, just like that. There you are. We've been looking for you all morning. Turns out Swelter Skelter doesn't have a lost and found. Nah, it's more of a finder's keeper's policy out there in the desert. What in the hell is he doing here? Yeah, Marcus, why did you invite this stranger into our house? Look, it just happened, all right? We were running from these bikers, right? And... look, you know what? It doesn't even matter. He's cool. Oh, he's cool. Well, that's good. Because we usually discuss these things as a group. I know. It's my bad. But you met Ray already, right? I want to introduce you to Raymond Kenny. That's Raymond Kenny? I thought you'd be cleaner. Yeah, I get that a lot. Can I have a hug? Yeah, I have a 2-second I get this a lot, too. Can we keep him like a hacker in residence? Yeah, we could use his help. He can stay here, right? He should stay here. Okay, fine. But if he fucks with any of us, oh. I'm gonna pop his nuts like ripe grapes. Message received. Jeszcze zgadza się. Nice hat. Nice mask. Okay, we're good. You want a beer? Yeah. I would love a beer. Or two.
Oh, thank you. Grab the man some hardware, too. He's gonna teach us some magic. Dobra. Wkraczasz na teren San Francisco. Dobra, to tu już nic nie ma do robienia, do żadnych misji. No ten sobie tu siedzi, zadowolony, kurde. Wow, ile kurczę. Szafa, gdzie szafa? Halo, gdzie szafa? Na dole. Hey Marcus, one of our followers swiped an email from a home student. Juicy shit, my friend. Chcę sobie założyć tę czapkę. To właśnie. Hey kid, ready to change the world? I got something for you. Co jest? Nie, nic z tego. O, założymy, albo zimowo czapkę sobie założyłem. Nie, zimowa to taka, nie, już wolę tą. Tak szczerze mówiąc, o, tak będziemy chodzić. Jaki w jednorożce. O ludzie, o nie, też nie. Kurde, a niech będzie tak w sumie. O, trapery. A jak fajnie są. A niech będzie. O, maski jeszcze możemy sobie założyć. Wow, nawet nie wiedziałem. Łachmany nowego początku. Strój nos, felter, maska. A niech będzie już to. To chyba już wszystko, to nie góra. Nie, ta kurtka już mi się znudziła, tak szczerze mówiąc. Weźmy sobie to. Albo i nie. Dobra, niech będzie ta marynarka. Obuwie już jest, doł już jest, a okulary, a nie mogę. A premium działa? O proszę. Oj. Dobra. Weźmy. For Honor? O ludzie. Ej, ale powiem wam szczerze, Ghost Recon. Buty z Ghost Recon, no proszę. O, niech będzie to w sumie. Czekajcie, jeszcze zobaczę sobie tu bluzy, jakie są. For Honor. O, to bardziej pasuje. Kurde, nie gra w tę grę For Honor, a maski są stąd, ludzie. To nieźle, powiem wam. Obuwie już mamy, a dół? O nie. Wszystko białe musi być. Tak musi być, dobra. A właśnie, jak to odblokować jeszcze na przykład? Kurtka bombiarza. O! Dobra. Szkoda, że to kurczę. Nie wiem, czy to trzeba coś wykupić tutaj? Czy co? Chcić, żeby to mieć? Dobra, idzie moi drodzy. Dostępna jest nowa operacja na pochybel nudle. Guys, I got a lead on a potential pedophile working for home. For fuck's sake, Big Brother's a sex offender? This is exactly why we went after home. So who is this guy? Cole something or other. I don't have a last name. We probably got an employee list from Kurczę, our jak home. W tym normalnie. Let's see. Wyglądamy Cole Lang. I'll find him. Get some evidence. See what kind of person home Który is haunting. Który części asasyna, Creed'a. Kurczę, tylko już nie pamiętam, które. Wiem, że takie były, pamiętam, ubrania w którymś asasynie, tylko właśnie nie wiem, w którym. Czy to Syndicate? Wiem, że tam kiedyś coś tam obejrzałem, kawałek, czy nie, jakiegoś tam gameplaya, wiem, że było. Albo w Odyssey? A San Francisco group of hackers has exposed New Dawn's religious secrets.
DedSec revealed footage of New Dawn's temple area and demonstrated that the so-called ancient artifacts were simply fakes of what New Dawn claimed were ancient tablets. Members of the hacker group managed to infiltrate the highly guarded compound and capture the secretive organization's methods of control over members, including movie star Jimmy Siska. New Dawn declined our requests for an interview. Dobra. Co my tu mamy jeszcze w ogóle, tak a propos do zrobienia? Tu widzę jakieś mamy poboczne. Właśnie tak się zastanawiam, czy tych czy za te poboczne mamy, jak to się mówi, kluczowe dane w Sutro Tower. Nie wiem, czy to zrobione było. Wyścigi online. Nie, wyścigów online nie chcę. Torba z pieniędzmi, o proszę. Tu mamy jakieś online, znowu operacje. Ale dobrze mi się to podoba, że nie ma tu graczy online. I to właśnie jest taki dobry plus, tak szczerze mówiąc, moi drodzy. Główna operacja. Aha, to jest główna operacja, okej. Pozyskaj followersów. Kurczę, ile... Właśnie ja nie wiem, czy to jest do tego. Tu już mało co zostało, tak szczerze mówiąc. Tak naprawdę. Dobra. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Dobrze policzyłem. Raz, dwa. Cztery misje mamy poboczne. Może by sobie zrobić jeszcze w tym odcinku. Jak najwyżej będzie dłuższy odcinek. Najwyżej. O ludzie, a gdzie to jest? Jak ja mam tu, kurde... Szybka podróż, dobra, będziemy trochę bliżej w sumie. O, nie byłem jeszcze na tych terenach. Nie byłem. O, zakupy. Co ja mogę tu sobie kupić na przykład? Nakrycia głowy. Czapeczka. Turystyczna tylko Kalifornia. Fajna. Agura na przykład. Nie chcę. Ja wolę swoje ubranie. Moje ubranie jest lepsze. Dobra. Oto mieliśmy strażnika. To lepiej być tutaj, powiem wam, jak to się mówi, kulturalnym. Daleko to jest 700. Moi drodzy, ja nie będę szedł tu piechotą specjalnie. Stój. No porwij. No, powiem wam. No tu mamy chyba jakiegoś gracza. O kurde. Za blisko, żebym to zrobił. Oj. Mój błąd, wybaczcie. Kurde. O ludzie. A to co to miało być? Gdzie ja, żebym to kurde się... O ludzie, kochani, gdzie ja, żebym to... Nie to. A jak ja to zrobiłem? Aktywności znajomi. Aha, dobra. Czekajcie, chciałem zobaczyć mapę. Intrus. Dobra. To chciałem zobaczyć. Tutaj. You got something for me? One of their lackeys in your neck of the woods. Jesteśmy blisko. But make sure you don't get caught. A, kurde, nie przejdę tędy. Nie przejdę tędy, niestety. Dobra. Nie chcę tego grata. Łobudu. Ale powiem wam szczerze, tak sobie porównując teraz. Jedynka, dwójkę. Jedynka była według mnie o wiele lepsza. Naprawdę, o wiele lepsza była. Kurde, tędy przejdę. Za duży o kurde, tu jest teren prywatny. To ja nie chcę być tutaj, jak tu się mówi. O cholera. Ty. Nie wiem czyje to jest, ale... Drzwi otwarte. Alga Eris. Dobra, idziemy stąd. Nie chcę tutaj nigdzie iść. Kurde, ciemno tu jak... To
tak mówię, tak jak wspomniałem, jedynka była o wiele lepsza. Inna jakaś była, powiem wam, jak to się mówi, ogólnie sterowanie samochodami, fabuła. A tutaj to takie jest, powiem, zbieranie followersów. No jakoś tak powiem wam, taka ot nie jest ta część, ale powiem wam, że zagrać można. Nie powiem, że nie. Zagrać można. Zagrać można oczywiście, czemu nie? Nic nie mówię, że ona nie jest taka zła, nie, ale... chwila. Kurde, muszę się tu włamać, najlepiej byłoby. No czekajcie, to ja muszę tu wejść na górę. Kurde. Wow. Kurde, wejść nie można tu z tej strony. Ojej, tam jeszcze jakiś strażnik chodzi sobie. Czemu nie? Kurde, jak ja mam tu? Czekajcie, może z przodu tu? Kurde, też nie można wejść? No ludzie, kochani. Może tu coś otwarte jest. Aha, tu muszę. Horses. I'm looking through my kitty feeds now, man. Ladies and gentlemen, pervert Cole. Fucking menace. Let's wreck his world. Last time, I got another ending supply. Okay, so when can we meet? Because I need something new for the weekend. Prices are going up, Grizz. This is exclusive material I'm providing. One customer, one kid. Ah, what the fuck are you doing, Grizz? I didn't do anything. Well, can you hear me? Fuck me! Grizz, are you still there? Child labor, piece of shit! Six, eight, 11? Jesus, everyone wants preschoolers. Once they hit grade school, they're too fucking old. What the fuck is going on in here? What the fuck did I ever do to deserve this shit? Thousands of dollars. Oh, yeah. Who's doing that? What kind of sick fuck spies on somebody? Get the fuck out of my house! Get the fuck! I'm gonna fucking find you! I'm gonna fucking find you! I'm going! Oj, oj, oj. Udało się? Yes. Did you get all that? Yep. Jesus Christ. I wish I could reach through the camera and strangle that guy. Don't worry. This footage is already circulating. Society will do the strangling soon enough. Udało się? Marcus, one of our latest followers sent me this. Consider it a follow-up on Home CEO. Yo, check it. I was on the treadmill when this pissy-looking guy came up with a trainer and kicked me off. Dickhead looked familiar, so I asked around the gym. It was Steven Bader, the guy in charge of Home. I guess waiting for a treadmill is too lowly for rich ass. What would you guys think about shooting a little exercise fail video starring the CEO of Home? Steven Bader? I'd love to have another go at humiliating that pompous ass. Why an exercise video? Peeping Steve is at the gym right now. Oh, tu jaka fajna bryka. Get ready for a show, my friend. Christmas is coming early this year. Dobra, udało się, pięknie, pięknie. Dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze, gdzie tu jeszcze poboczne są misje. J. Tu mamy malowanie jakieś.
Dobra. Spotkał się z Sitaro na dachu przy Pier 39. Gdzie to jest? Aż tutaj. Dobra. Lecimy na szczyt. Nie wiedzą, że to kradziony samochód. Ludzie, jaki on słaby. Ale dobra, okej, dojedziemy na miejsce, a najwyżej misję sobie skończymy w kolejnym materiale. Poboczno. Też trochę za tego same, powiem wam, tych followersów. I to jest dobry plus, powiem wam. Dobra. Kurczę, daleko trochę to jest. Ale zapiesza ten motor? Jakby jeździ ta, kurde. Ja nie mogę z nimi. No jeju. Nauczyć się mogliby jeździć, kurde. Ja nie wiem. Kurde, co ja włączyłem? O ludzie. Już się daleko, jeszcze troszkę. Ten samochód fajny, taki kurde, trochę Ford Mustang. 1900 któregoś tam roku, 68 chyba. 78, nie pamiętam zresztą. Stratos na teren San Francisco. Szkoda, że tu nie można robić driftów, tak jak na przykład GTA 4. Ciężko. No nie, można jednak. Wybaczcie, mój błąd. Kurde! No widzisz? Ja nie mogę. O! Co za łeb? O kurw! Mój błąd. Za blisko, żebym najechał na to. Wybaczcie. Gdzie mnie to wywiało znowu? O, autobus bym, kurde, zajumał, ale... Gdzie ta Sitara? Tu jest. Czekajcie, czy jest tu gdzieś jakaś szybka podróż? Na przykład tutaj. Tu będzie chyba szybciej, no. Dobra. Gdzie ty jesteś? Sitara. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego ego. Napotkała, ale melodii nie ma. Dobra, koniec tego, Jezu, ale... jakby się wstydział. Cholera jasna. Jak ja mam tu kurde wejść na ten dach? Halo? Sitara, gdzie ty jesteś, ty cholero jedna? Tędy też kurde nie wejdę. Ej, gdzieś ty jest? Gdzieś kaj ty jesteś? Halo? No kurde. Pieczone. Tędy też kurde nie. No ja cię kręcę, no. No ale... Kurde! Jak ja mam? Gdzie ty jesteś, Sitara? Kurde! Jak ja mam tam wejść? Halo? Jeju, też kurde nie miała wymyśleć, tylko dach. Na Pier 39, no ludzie, ko... O, ludzie.
Jak ja mam tam wejść, halo? Czekajcie, a na przykład... Nie, tak też nie dam rady skoczyć. Ja pierniczę. No. O kurw! Kurw, jeszcze policja mnie goni. Ja pierdzielę, noż ty. Ty cholero jedna. Czego żeś ty policję wezwała, ty? Dobra, uciekamy gdzieś tam, nie wiem gdzie. Czekajcie, wejdźmy tutaj może. Ej, dobra, już mnie nie szukają. Dobra, jak to... Jak tu wejść na ten dach? To jest pytanie moje. Ej, gdzieś ty z tym Subaru żeś wjechał we mnie, ty. Kurde. Tu na kamerę nie można... Tu musi być jakieś wejście na ten dach. Tak szczerze mówiąc. Bo kurde, nie wiem jak. Tędy też nie wejdę, bo nie wejdę. I czego marudzisz, ty? Czekajcie. Kurde. Ja pierdzielę. Ale czemu te kolczaty? O ludzie. Ajajajajaj. Kurczę, to będę pół godziny szukał wejścia do tego. Ja cię kręcę, no. Ale nie, tu na dach tak patrzę, teraz nie skoczę. Bo nie skoczę. A tego tu je butnęło. Niedawno. Tutaj też, kurde. Może te? Też nie. O Jezu, jak ty żeś się ubrał. Ja cię kręcę. Mi się wydaje, że tu gdzieś jest jakiś... Ja pierdzielę, no. No widzicie? Do przodu. I jebut. Ty. Kurde. Nie wiem jak wejść na ten dach. Tędy też nie przejdę, bo nie przejdę. Tu były też kolejne drzwi, jak się nie mylę, gdzieś tutaj. Tutaj, tak. Też nie przejdę. No widzicie jakie to popieprzone jest. Kurde. Czekajcie, zobaczę jeszcze na... Co wy robicie tu, ludzie? Czekajcie, może... Tędy też nie. Kurczę pieczone, no. No widzicie, kurde, jakie to jest. Czekajcie, tu jeszcze jedne są drzwi, ale one nie będą. Nie. Jak ja mam tam wejść? Spotka się Sitaro na dachu. No ludzie kochani. Tuż jestem koło dachu. No ale... Kamero też nic nie zrobię. Wiecie co, jeszcze mam jeden pomysł. Jakiś duży samochód podstawić trzeba. O, czekajcie, tu coś mam. A nie. To nie. Czekajcie, jakiś duży samochód. Ten jest większy. Co nie?
O, i tu jeszcze CTOS, no, CTOS. Ale ja nie wiem. Nie, za daleko, za blisko. I to za daleko, chciałem powiedzieć. Da się skoczyć na niego? Da się. A dalej? Kurde, jestem prawie już na miejscu, ale dalej nie wiem jak. Inaczej. Uhu. A podobają mi się te jego kołowrotki, kurde. Czekajcie, zobaczę jeszcze, obczaję inną drogę może. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Tutaj też jest za wysoko. Run! Out of the way! What the hell are you doing? Mam chyba. Hold on. Skoczy. Nie, nie skoczę, nie, za blisko. I czy za daleko chciałem powiedzieć. Dobra, może teraz tak zrobimy. No, no co ty robisz? Markus, ty. No. No ja pierdzielę. Ale... No kurde. A, ten jest za wysoko. Ja pierniczę. No, no co ty robisz? No chłopie. No ja pierdzielę. No, skocz normalnie na ten samochód. Kurde. Za wysoko. Nie, 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 za daleko, za blisko, za daleko. No! Chudź, chudź, chudź. O Jezu! No dobra, ale dalej. Kurde, tak ja tu nawet nie skoczę. Ja cię kręcę. Naciśnij. Nie, 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 nie. Ja muszę tu się dostać na ten dach zasrany. Kurde. O, ludzie. Czekajcie, obczaję jeszcze inno może miejsce tutaj. Czekajcie, zobaczę jeszcze może tutaj jakoś. Albo ciężarówkę wziąć, kurde, nie wiem. Ja cię kręcę. Kurde. Nie wiem jak tu skoczyć, żeby było dobrze. Czekajcie, wiecie co? Da się tego tramwaja dostać? Stój. Ej! Gdzie mnie spier? Dupa, nie da się. O, nie, tu też nie. O, tam mamy ten. Dawaj to. To jest trochę wyższe może. Kurde, jeszcze po policję go, o jest. Au! O Jezu! Stay calm. We have you on CTOS. Uh-huh. Police will be there shortly. Kurde. Kurde. No ja pier... Spier... Ludzie kochani. Stój. Szukają mnie. Squad, we're searching for the suspect now.
Dawaj, 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 uciekaj, uciekaj. Gonią mnie, skurw! Dobra. Odpuszczę sobie. Może odpuszczę sobie, cholery jedne. Trochę wyższe jest to, szczerze mówiąc, niż... A, samochód im się zapalił. Ale jakim cudem? No i... Ej, skąd on się tu wziął? Łapcie go! Spadaj ode mnie! O, może... A tu kamera jeszcze jest. Nie wiem. O ludzie. Kurde, nie wiem, nie wiem jak tam się dostać. Kurde, nie wiem. Naprawdę, nie wiem jak tam się dostać. Kurcze pieczone, no. Schakuj albo podnieś. No tu też nie ma takich żadnych... Kurde, bo zaraz mnie tu... Przypieprzą i dopiero będzie. No kurde! Naprawdę nie wiem jak to... Policjant nam... Najlepszy policjant, kurde, lata sobie. It's all gone to the dogs, buddy. Oh. Aren't you friendly? I'm dying here. Oh, you get me, don't you, dog? A jak, how. Dobra, kurde, bo ja tu się z tym wszystkim, ja nie wiem jak tam wejść, kurde. Myślałem, że dałoby się tu, ale... Ale nie da się. Ty za daleko. O kurde. O kurde, ale... No co ty ro... O nie, dobra. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem jak ja mam tą kurde wejść. Nie wiem, najwyżej będę kombinował poza nagranie. Czekajcie, może... Nie, tak też nie. Nie wiem, naprawdę, jak tam, jak ja mam tam, kurde, wejść tutaj. Schakuj albo podnieś kulczatkę, no ludzie. Ten gracz gdzieś tam pojechał. Nie wiem, moi drodzy, będziemy się widzieć w kolejnym materiale. Ja najwyżej będę kombinował jeszcze poza nagrywaniem. A teraz ja się z wami, cóż, pożegnam. Cóż, trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.